Reprezentuje nas duża nowojorska firma adwokacka panów B. Lagiera o 6 ich jeny. Nie, jestem absolutnie, totalnie, stuprocentowo niewinny, mówi Ivan Bonzowski. W takim razie kto je przekazywał, jeśli nie pan, pyta adwokat. Forrest Gump, powiada Ivan. Mianowałem go szefem działu szwindel z wyraźnym poleceniem, ażeby ukrócił wszystkie szwindle. Zależało mi na dobrej reputacji firmy. Okazuje się, że zatrudniłem oszusta i hochsztaplera. Ciągnie dalej na tę nutę i robi ze mnie takiego łobuza, że tylko siąść i płakać. Mówi, że jestem odpowiedzialny za wszystkie szwindle. On o niczym nie wiedział, jest czysty jak łza. To ja chciałem się zbogacić w nielegalny sposób. Niech Bóg zlituje się nad duszą tego łajdaka, powiada na zakończenie. Po nim zeznawał Mike Mulligan. Mulligan mówił, że dzwoniłem do niego i radziłem mu, jakie akcje ma kupić, a jakie sprzedać, ale on oczywiście nie wiedział, że przekazuje mu nielegalnie uzyskane informacje, bo niby skąd miał wiedzieć. Myślał, że tak sobie gadamy po przyjaźni. Pieprzył różne takie bzdury, no i wreszcie się kapłem, że obaj, Mike z Ivanem, wiążą mi smyczek na szyi, a prokurator Guglianti cały czas świdrował mnie złym wzrokiem. W końcu nadeszła moja kolej. Panie Gump, mówi Guglianti, niech pan nam powie, czym się pan zajmował, zanim został pan prezesem działu szwindel w firmie pana Bonzowskiego. Byłem Goliatem. Kim? Goliatem, wie pan, tym olbrzymem z Biblii. Panie Gump, przypominam panu, że znajdujemy się w sądzie. Lepiej niech pan nie żartuje sobie z wysokiego sądu, bo jeszcze wysoki sąd zażartuje sobie z pana. Czy wyrażam się jasno? Pyta Guglianti. Ale ja wcale nie żartuję, mówię. Naprawdę byłem Goliatem w ziemi świętej. Panie Gump, czy panu brak piątej klepki? W tym momencie zrywa się z miejsca nasz prawnik. Wysoki sądzie, zgłaszam sprzeciw, woła. Mój szanowny kolega obraża świadka. Sędzia na to. Pan Gump rzeczywiście sprawia wrażenie pomylonego. Goliat, tak? Chyba jednak skieruje pana Gumpa na badania psychiatryczne. I tak zrobił. Zawieźli mnie do szpitala dla bzików. Od razu zlecieli się doktory i dawaj walić mnie po kolanach małym gumowym młotkiem. Nawet się zbytnio nie dziwiłem, bo z młodości pamiętałem, że lekarze lubią te gumowe młotki. Następnie dali mi pełno różnych układanek do układania, potem zaczęli mnie zanudzać pytaniami, po pytaniach zrobili mi test, a na koniec znów chwycili za młotki. Potem zostałem odstawiony z powrotem do sądu. Panie Gump, mówi sędzia, mam tu oświadczenie psychiatry. Tak jak się spodziewałem, jest pan człowiekiem upośledzonym umysłowo, a zatem oddalam sprzeciw. Oskarżyciel może kontynuować przesłuchanie. Prokurator Guglianti zadaje mi tabuny pytań na temat mojej pracy i roli w szwindlach. Przy naszym stole Ivan Bonzowski i Mike Mulligan szczerzą zęby jak na fotelu u dentysty. Ja przyznałem się do podpisywania dokumentów, do tego, że czasami dzwoniłem do Mike'a Mulligana i dawałem mu rady? Nie uprzedzałem go, że przekazuje nielegalnie zdobyte informacje. Wreszcie pan skarżyciel Guglianti powiada, wygląda na to, panie Gump, że zaraz zacznie się pan bić w pierś. Do wszystkiego się pan przyzna i zaoszczędzi pracy zarówno wysokiemu sądowi, jak i ławie przysięgłych. Czy mam rację? Przez chwilę siedziałem bez słowa i rozglądałem się po sali. Sędzia gapił się na mnie z wyczekującą miną. Panowie Bonzowski i Mulligan siedzieli z pokrzyżowanymi rękami, uśmiechali się z wyższością. Nasi adwokaci kiwali głowami, jakby chcieli mnie zachęcić do przyznania o skarżycielowi racji. Na ławie dla widzów zauważyłem małego Foresta. Buzię miał jakąś taką smutną, chyba domyślał się, co chce zrobić i wiedział, że nie mam innego wyjścia. No, dobra, w końcu westchłem i mówię, nie myli się pan, jestem winny, ale tylko jednej rzeczy, podpisywania dokumentów. Zgłaszam sprzeciw, woła nasz obrońca. Na jakiej podstawie, pyta sędzia. No, zaledwie przed chwilą lekarze ustalili, że ten człowiek jest niespełna rozumu. Czy zatem ktoś, kto jest niespełna rozumu, może kogokolwiek obciążać winą? Oddalam sprzeciw, mówi sędzia. Ciekaw jestem,
co świadek ma nam do powiedzenia. No to im powiedziałem. Wszystko. Od początku do końca. O tym, jak robiłem za Goliata, o rozruchach w Ziemi Świętej, o tym, jak miałem wrócić do Paki, ale pan Bonzowski wstawił się za mną i dał mi pracę. O jego instrukcjach, żebym podpisywał dokumenty, ale ich nie czytał, bo i po co zresztą, i tak bym nic nie zrozumiał, bo jestem biedny idiota, który w ogóle nie wie, o co w całej tej sprawie chodzi. Słowem, wsypałem panów Bonzowskiego i Maligena. Kiedy skończyłem, na sali sądowej wybuchła istna pandemonia. Wszyscy adwokaci poderwali się z krzeseł, jeden przez drugiego wrzeszczeli: sprzeciw, sprzeciw. Gryzipiórki rzuciły się pędem do telefonów. Ivan Bonzowski i Mike Maligan skakali w górę i w dół jak nakręcane pajace i darli się na pełny regulator, że jestem podłą szumowiną, niewdzięcznikiem, wrednym skurwysynem, kłamcą, skarżypytą. Sędzia walił młotkiem w stół i krzyczał, że ma być spokój, ale nikt go nie słuchał. Zerkłem w stronę małego Foresta i po jego minie zobaczyłem, że podjąłem słuszną decyzję i w tym momencie podjąłem jeszcze jedną, że choćby nie wiem, co się działo, już nigdy więcej nie będę żadnym kozłem ofiarnym i za nikogo nie będę nadstawiał karku. Koniec. Kropka. Jak mówiłem synowi, czasem trzeba postąpić tak, jak sumienie dyktuje. Wyglądało na to, że będę wolny jak ptak, ale oczywiście się myliłem. Wkrótce po moich zeznaniach sędzia przywalił Bonzowskiemu i Maliganowi wyrok, a Bonzowskiemu jeszcze dodatkowo jakąś księgą w łeb, bo tak się na niego zdenerwował, i prosto z sądu odtransportowano ich do ciupy. Następnego dnia rozległo się pukanie do moich drzwi. Otwieram i widzę dwóch żandarmów w lśniących czarnych hełmach, z pałkami przy paskach i opaskach na rękach. Szeregowy Gump? Pytają mnie. Ano, mówię. Musicie się z nami udać, powiadają, ponieważ zdezerterowaliście z wojska. Jak to? Ja? Nigdy nie zerterowałem, mówię im. Ja grzecznie siedziałem w pierdlu. Słyszeliśmy oni na to, ale do końca służby zostały wam jeszcze 2 lata. Na tyleście się zaciągnęli, kiedy zaczęliście pracować z pułkownikiem Nofem. Już od jakiegoś czasu was szukamy, no i wczoraj zobaczyliśmy o was artykuł w gazecie. Żandarm pokazuje mi New York Post, a tam wielkimi literami pisze: przygłup kabluje na wielkich finansistów. New York Post. W dniu wczorajszym człowiek o ilorazie inteligencji w granicach 70 wsypał w sądzie 2 finansistów, których nazwiska często figurowały na łamach naszej gazety, w wyniku czego obaj zostali skazani na 2-letnie kary więzienia. Forrest Gump, o którym nasz informator powiada, że jest głupszy niż but, zeznał przed sędzią federalnym na Manhattanie, że pracując na stanowisku prezesa działu szwindel biura maklerskiego Ivana Bonzowskiego, nie miał najmniejszego pojęcia o jakichkolwiek szwindlach. Z panem Gumpem, który ma niezwykle barwną przeszłość, między innymi był sprzedawcą encyklopedii, wynalazcą, specjalistą od przetwarzania zwierzęcych odchodów, a także szpiegiem na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych, nie udało nam się niestety porozmawiać. Proces trwał kilka tygodni. Pan Gump nie został skazany. To co ze mną teraz będzie? Pytam żandarmów. Pewnie wsadzą was do aresztu, dopóki czegoś nie wymyślą, mówi jeden z nich. Z pokoju wyszedł mały Forrest i przysłuchuje się rozmowie. Kto to? Pyta żandarm. Wasz syn? Milczę. Mały Forrest też nic nie mówi, tylko łypie na obcych. Mogę pogadać chwilę z dzieciakiem? Pytam. Nigdzie nie zwieje. No, dobra. Poczekamy na zewnątrz. Tylko nie próbujcie żadnych sztuczek. Kurde, cyrkowiec jestem, czy co? Zresztą żadne mi nie były w głowie. Zamkłem drzwi. Usiadłem koło małego Foresta na kanapie. Słuchaj, mówię do chłopca, ci faceci przyszli mnie zabrać do woja i chcę czy nie chcę, muszę do niego iść, więc wracaj do babci i przygotuj się na początek nowego roku szkolnego, dobrze? Dzieciak nie patrzył na mnie, gapił się na buty, w końcu pokiwał głową. Przykro mi, że nie możemy dłużej pobyć razem, ciągnę dalej, ale tak już jest. Mały znów pokiwał głową. Słuchaj, postaram się coś wykombinować. Pogadam z pułkownikiem Northam. Przecież nie będą mnie trzymać w areszcie w nieskończoność. Wyjaśnię im, co i jak, a potem możemy wspólnie robić plany na przyszłość. Dobrze? Wiele z nich spaliło na panewce, mały na to. No, to prawda, mówię. Miałem
pecha, ale wreszcie coś musi mi się udać. Czas najwyższy, żeby szczęście się do mnie uśmiechło. Po tych słowach mały Forrest wstaje i rusza do swojego pokoju. W drzwiach odwraca się i po raz pierwszy od przyjścia żandarmów patrzy mi w oczy. W porządku, mówi. Daj znać, jak cię wypuszczą z mamra, a o mnie się nie martw. Dam sobie radę. Potem on poszedł się pakować, a ja poszłem z żandarmami. Czułem się jak zbity pies, a handrę miałem na kilometr. Kurde, Forrest, myślałem sobie, masz takiego fajnego syna, ładnego, bystrego. Dlaczego ciągle sprawiasz mu zawód? Żandarmy miały rację. Kiedy odstawiły mnie do Waszyngtonu, od razu wpakowano mnie do paki. Na szczęście strasznie długo tam nie tkwiłem. Natychmiast po tym, jak mnie zamkli, wysłałem list do pułkownika Norfa i poskarżyłem się na swoją dolę, bo to była moim zdaniem jawna niesprawiedliwość. Parę miesięcy później pułkownik przyszedł mnie odwiedzić. Przykro mi, Gump, powiada, ale niestety nie mogę ci pomóc. Po pierwsze, nie jestem już w piechocie morskiej. Po drugie, nie mam czasu, bo bez przerwy muszę strzec się kumpli Ajatollaha. Chcą mnie ukatrupić, wiesz? Poza tym zamierzam kandydować do Senatu. Jeśli wygram, nareszcie będę mógł bezkarnie obrażać tych wszystkich skurwysynów. To bardzo miło, panie pułkowniku, ale co ze mną? Nie wiem, jak dłużej posiedzisz, może się jeszcze spotkamy. Mówi i wybucha śmiechem. Po kolejnych kilku miesiącach o chlebie i wodzie komendant wzywa mnie do siebie. Postójcie na baczność, Gump mówi, a ja tymczasem przejrzę wasze akta. Jakieś pół godziny później mówi, spocznijcie, Gump. Odchyla się na krześle i ciągnie dalej. Widzę, że macie bardzo urozmaicony przebieg służby. Najpierw dostajecie zaszczytny Medal of Honor, a potem dezerterujecie? Szajba wam odbiła, czy co? Panie komendancie, ja nie zerteruowałem, ja siedziałem w więzieniu. Jeszcze gorzej. On na to, gdyby ode mnie zależało, natychmiast wywaliłbym was z wojska na zbity pysk. Ale widać, ci z dowództwa nie chcą wyrzucać posiadaczy tak zaszczytnych odznaczeń. Pewnie uważają, że to by źle wyglądało. No więc musimy wydumać, co z wami zrobić. Macie jakieś propozycje? Mógłby mnie pan dać do kuchni albo co? Do kuchni? Czyście oszaleni? W tych aktach jest wszystko, Gump. O waszej przygodzie w kuchni też. O tym, jak gotowaliście gulasz w kotle parowym, jak ten kocioł wybuchł, niszcząc dach stołówki. Naprawa kosztowała majątek, więc choćbyście błagali mnie na klęczkach, do kuchni was nie wpuszczę. Przez chwilę komendant myśli, drapie się po brodzie i wreszcie powiada. Chyba już wiem. Nie potrzebuję tu żadnych rozrabiaków czy wandali, to też zostaniecie przeniesieni jak najszybciej i jak najdalej stąd. To wszystko, Gump. Możecie odejść. Z tym przeniesieniem jak najdalej stąd komendant wcale nie żartował. Zanim się obejrzałem, przydzielono mnie do stacji meteorologicznej na Alasce. A kurde, flaki, był styczeń. Ale przynajmniej znów zaczęli wypłacać mi żołd, więc wysłałem trochę pieniędzy do Mobilu dla małego Forresta. Właściwie to wysłałem prawie cały szmal, bo no co u licha miałem z nim robić na Alasce i to jeszcze w środku zimy. Gump, powiada do mnie porucznik kierujący stacją, z waszych akt wynika, że kilka razy bardzoście się nie popisali, ale tu nie powinniście mieć żadnych kłopotów. Tylko się zbytnio nie wychylajcie. Jeśli chodzi o kłopoty, to oczywiście się pomylił. Było tak zimno na tej Alasce, że jak się otwierało pysk, to słowa zamarzały w powietrzu. A jak się sikało na śnieg, to strumień zamieniał się w żółty sopel lodu. Z początku moja praca miała polegać na czytaniu map pogody i innych takich bzdetach. Ale po paru tygodniach tutejsze dowództwo kapło się, że jestem ciołek i dało mi inną pracę, która polegała głównie na zamiataniu podłóg i pucowaniu kiblów.
W wolne dni chodziłem na ryby, robiłem dziurę w lodzie, wtykałem wędkę. Raz w trakcie tego łowienia pogonił mnie misiek polarny. A raz taka wielka foka skłam jak słoń, która w dodatku zżarła wszystkie ryby, co wcześniej złowiłem. Stacja Meteo znajdowała się w małej mieścinie nad oceanem. Mieszkańcy mieściny większość czasu spędzali na upijaniu się. Eskimosy też. Te Eskimosy to bardzo sympatyczni ludzie, chyba że się upiją i po pijaku urządzają na ulicy zawody w rzucaniu harpunem. Wtedy lepiej omijać ich dużym łukiem. W którąś sobotę wieczorem, mniej więcej po 2 miesiącach od mojego przyjazdu, wyszłem z chłopakami w miasto. Tak naprawdę wcale nie miałem ochoty nigdzie się szwendać, ale rzadko gdziekolwiek chodziłem, więc pomyślałem sobie, a co mi tam? Postanowiliśmy zajrzeć do lokalu, co się nazywał Gorączka Złota. W środku strasznie dużo się działo. Jedni pili, inni się nawalali, jeszcze inni grali na pieniądze w karty, a na ladzie barowej gibała się striptizerka. Od razu przypomniał mi się rozbierany lokal Wandy w Nowym Orleanie i pomyślałem sobie, że powinienem wysłać jej pozdrowienia za laski czy coś. A kiedy zacząłem myśleć o Wandzie striptizerce, przypomniała mi się świnia Wanda, którą dałem w Colville małemu Forestowi. No, oczywiście na myśl o świni Foresta natychmiast zacząłem myśleć o samym Foreście. Ale ponieważ w myśleniu nie jestem za dobry, postanowiłem nie myśleć, tylko działać. I tak zrobiłem, to znaczy wyszłem na zewnątrz, żeby kupić dzieciakowi jakiś prezent. Zbliżała się 7 wieczór, ale tu przy kole polarnym o 7 wieczór słońce świeci jak za dnia i wszystko jest otwarte, to znaczy głównie otwarte są bary i inne takie. Sklepów nie ma zbyt wiele, a domów towarowych to wcale. Ale nic, włażę do sklepiku z pamiątkami, w którym sprzedają różne cenne rzeczy, a to samorudki złota, a to orle pióra. Rozglądam się, patrzę i wreszcie wypatruję prezent dla małego Foresta. Prawdziwy, alaskowy totem. Nie był z tych wielkich takich 3-metrowców, miał tylko z metr wysokości, ale za to był cały ładnie pomalowany w jaskrawe kolory, ładnie wyrzeźbiony, w orle dzioby, groźne indiańskie twarze, niedźwiedzie łapska i tak. I w ogóle zapytałem faceta za ladą, ile totem kosztuje, a on na to 1206 dolarów. Wojsko ma u mnie specjalną taryfę. O kurde! A ile kosztował przed zniżką? Moja sprawa. Przez chwilę stałem i dumałem, że robi się późno, że nie wiem, kiedy znów będę w miasteczku, że powinienem odezwać się do małego Foresta. W końcu sięgłem do kieszeni, wyciągłem forsę i kupiłem totem. Mógłby mi pan go wysłać do mobil w Alabamie? Pytam gościa. No jasne, on na to, ale to dodatkowe 400. Nie chciałem się spierać. Byłem daleko od domu, na samym końcu świata, więc ponownie sięgłem do kieszeni i wygrzebałem kolejne 400. Zresztą tu i tak nie bardzo miałem na co wydawać forsę. Następnie zapytałem sklepikarza, czy mogę dołączyć list do syna. On na to, że pewnie, ale to mnie będzie kosztować jeszcze 50 dolców. No, trudno, pomyślałem sobie, skoro za tak okazyjną cenę kupuję antyczny alaskowy totem, szarpnę się na kolejne 5 dych. No i napisałem taki list. Kochany mały Foreście, pewnie dumasz, co się ze mną dzieje na tej Alasce. Otóż wykonuję bardzo ważną pracę dla Wojska Stanów Zjednoczonych i mam mało czasu na pisanie listów. Wysyłam ci do zabawy najprawdziwszy totem tutejsi. Indianie uważają, że to są święte przedmioty, więc dbaj o niego. Mam nadzieję, że uczysz się dobrze i słuchasz babci. Ściskam. Już chciałem się podpisać. Tata.
Ale dzieciak nigdy tak do mnie nie mówił, więc w końcu podpisałem się samym imieniem. Pomyślałem sobie, że chłopiec jest bystry i domyśli się, kto to taki, ten Forrest. No, nic. Kiedy wróciłem do knajpy, moi kumple byli w trakcie upijania się. Usiadłem przy barze, siorbię sobie piwko, kiedy nagle spostrzegam faceta, który kima przy sąsiednim stoliku. Ja widziałem tylko jedną połowę jego twarzy, bo druga połowa leżała na blacie, ale gość wydał mi się znajomy, więc podchodzę bliżej, obkrążam go. Raz i drugi. I wiecie, kogo widzę? Pana MacGyvera, właściciela świńskiej farmy. Podniosłem jego głowę i zacząłem go budzić. Z początku pan MacGyver w ogóle nie kapuje, co ja za jeden. Nic dziwnego, skoro na stoliku stoi prawie pusta butelka ginu. Litrowa butelka. Ale po chwili oczy mu się zaświeciły. Jak się nie zerwie na nogi, jak się na mnie nie rzuci. Bałem się, że będzie zły jak wąż, któremu ktoś depcze po ogonie. Przecież spowodowałem wybuch, który wszystko mu zniszczył, ale pan MacGyver wyściskał mnie mocno i ogólnie się ucieszył. Nie przejmuj się, chłopcze, mówi. Pewnie dobrze się stało. Nigdy nie sądziłem, że ten świński interes aż tak się rozwinie, a później to ciągłe napięcie tylko psuło mi zdrowie. Kto wie, może nawet wyrządziłeś mi wielką przysługę. Oczywiście w wyniku wybuchu pan MacGyver stracił wszystko. Mieszkańcy Colville i ludzie z ochrony środowiska zamkli mu farmę, wygnali go z miasteczka, a banki, ponieważ był im winny kupę forsy, którą pożyczył na budowę napędzanej gównem floty, przejęły cały jego interes. Nie szkodzi, Forrest. Moją pierwszą miłością zawsze było morze. Co mnie, kurwa, podkusiło, żeby zostać jakimś pieprzonym hodowcą? No teraz przynajmniej robię to, o czym od dziecka marzyłem. Zapytałem, co? Pływam na statku. Jestem kapitanem, powiada dumny jak pawi ogon. Moja łajba stoi w porcie. Chcesz ją obejrzeć? A długo to zajmie? Pytam, bo muszę wkrótce wracać do stacji meteo. Nie, chłopcze, dosłownie chwilkę, mówi pan MacGyver. Tak bardzo to się chyba jeszcze nigdy w życiu nie pomylił. Kiedy wsiedliśmy do szalupy, pomyślałem sobie, kurde, balans, łajba jak łajba, czym on się tak chwali. Ale potem okazało się, że szalupa nie jest tym statkiem, o którym mówił. Statek stał dalej i był tak wielki, że ze zdumienia oczy stanęły mi dęba z odległości. Wyglądał jak pasmo górskie, miał prawie kilometr długości, a wysoki był na 20 pięter. Nazywał się Exxon Valdez. Wchodzimy! Krzyczy MacGyver. Jest mi zimno, jak łysej małpie na mrozie, ale nic, gramolę się po drabince na górę. Potem idziemy na mostek. Pan MacGyver wyciąga butelkę whisky, ale ja grzecznie odmawiam, bo niedługo muszę wracać do stacji meteo. Więc pan MacGyver nalewa sobie, pije czystą whisky bez wody, bez lodów. I przez chwilę gadamy o dawnych czasach. Wiesz, Forrest, powiada, wiele bym dał, żeby zobaczyć jedną rzecz. Jaką? Pytam. Twarze tych wszystkich ważniaków, kiedy wystrzeliło gówno. O tak, to był niezły widok. A swoją drogą, co się stało ze świnią, którą dałem twojemu chłopakowi? Jak ją nazwaliście? Wanda, mówię. O, racja, mądra była bestyjka. Jest w zoo w Waszyngtonie. Serio? Co tam robi? Nic, siedzi w klatce, a ludzie przychodzą ją oglądać. Niech mnie żywy pomnik naszej głupoty. Po jakimś czasie spostrzegam, że pan MacGyver znów jest pijany, jest nie tylko pijany, ale zatacza się jak kulawa stonoga. W pewnym momencie dorwał się do tablicy rozdzielczej i zaczął się nad nią znęcać. Wciskał różne guziki, pociągał wajchy, kręcił gałkami. Nagle Exxon Valdez zatrzęsł się. Pan MacGyver musiał włączyć silnik. Chcesz się wybrać na małą przejażdżkę? Pyta mnie. Nie, dziękuję, mówię. Muszę wracać do stacji. Za godzinę mam dyżur. Za godzinę? Synku,
Za parę minut będziemy z powrotem. Zrobimy tylko krótki rejsik po zatoce. Potyka się, zatacza, coś tam włącza, wreszcie chwyta za ster i zaczyna kręcić. Ster obraca się w prawo, a pan MacGyver razem z nimi w końcu ląduje na podłodze. Do kreset piorunów, wrzeszczy po pijacku. Rumu mi dajcie, 15 chłopów na skrzyni umrzyka. Wyciągajcie działa, ale z ciebie, junak młody Jimmy, jam jest... Długi Jan Silver, a tyś kto? Takie różne bzdety wygadywał, ale nic. Dźwigłem go z powrotem na nogi. Kiedy drzwi na mostek się otwierają, do środka wpada jakiś marynarz. Pewnie usłyszał hałasy. Pan MacGyver chyba ciut za dużo wypił, mówię. Zanieśmy go lepiej do kabiny. Dobra, mówi marynarz, ale widywałem go w gorszym stanie. Przysłali ci, chłopcze, czarną plamę, ryczy pan MacGyver. Stary ślepiec, piu, kuty jest na cztery nogi. Wciągajcie piracką banderę, zaraz was rzucę rybom na żer. Zanieśliśmy pana MacGyvera do kabiny i położyli na łóżku. Jego ostatnie słowa brzmiały: przeciągnę was, psu braty, pod kilem, z jednej burty na drugą. Nie wie pan, dlaczego kapitan włączył silnik? Pyta mnie marynarz. Nie mam zielonego. Ja na to jestem ze stacji meteorologicznej. Co? Myślałem, że pan jest pilotem. A skąd? Jestem szeregowy gamp. O kurwa. Mamy 40 milionów litrów ropy pod pokładem, wrzeszczy marynarz i wybiega z kabiny. Pan MacGyver spał. A raczej leżał ubzdryngolony, więc pomyślałem sobie, Forrest, nic tu po tobie. I wróciłem na mostek. Nikogo tam nie było. A statek? Statek płynął w najlepsze. Zaiwaniał tak szybko, że boje inne takie dosłownie migały mi w oczach. Nie wiedziałem, co robić, więc chwyciłem za ster, żebyśmy płynęli prosto, a nie zygzakiem. Daleko żeśmy nie odpłynęli, kiedy nagle wpadliśmy na coś z wielkim hukiem. Pomyślałem sobie, że to dobrze, przynajmniej Exxon Valdez się zatrzymał, a okazało się, że wcale nie było dobrze. Kurde, flaki. Ale się na mostku zaroiło pewnie ze 100 facetów. Ganiało w kółko, wszyscy się darli, wrzeszczeli, wykrzykiwali rozkazy. Jakby tego było mało, to wkrótce zjawiły się jeszcze jakieś typy ze straży przybrzeżnej. Zaczęły się psioczyć, że wylaliśmy do wody 40 milionów litrów ropy, że zanieczyściliśmy Zatokę Księcia Williama, że wszystko wyginie. Ptaki, foki, ryby, miśki polarne, wieloryby i eskimosy, że będzie wielka afera. Kto stał za sterem? Pyta oficer ze straży przybrzeżnej. On! Rykli chórem wszyscy na mostku i dawaj wskazywać na mnie. Od razu się kapłem, że znów wpadłem w gówno po uszy i że nie ujdzie mi to płazem. Szalony wojak przy sterze sprawcą katastrofy, pisze w jednej rubryce. Debil doprowadza do wylewu ropy, pisze w drugiej. Groźny pomyleniec wywołuje kataklizm, pisze w trzeciej. A same takie dyrdymały muszę o sobie czytać, no. Nic, z Waszyngtonu specjalnie przysłali jakiegoś generała, żeby zajął się mną i problemem ropy. Miałem szczęście, bo wojsko bardzo nie chciało, aby je ktokolwiek obwiniał o ten ropny wyciek i uznało, że im szybciej się mnie pozbędzie, tym lepiej. Gump, mówi do mnie generał, gdyby to ode mnie zależało, postawiłbym was przed plutonem egzekucyjnym, ale skoro nie mogę, zastosuję drugie najlepsze wyjście. Odeślę was najdalej stąd, jak tylko można, czyli do Szwabów. Jeśli los się do was uśmiechnie, może nikt was tam nie znajdzie, a wtedy wina za wypadek i katastrofę ekologiczną spadnie na kapitana MacGyvera, rozumiecie? Tak, panie generale. Ale jak się tam dostanę? Samolot czeka z włączonym silnikiem, on na to. Macie, Gump, 5 minut, żeby dotrzeć na lotnisko. Lot do Szwabów wcale nie był żadną przyjemnością, głównie dlatego, że leciało ze mną 4 żandarmów, którzy zapięli mi kajdany na rękach i nogach i ciągle mnie straszyli, że jak zacznę rozrabiać albo co, to mają rozkaz walić mnie pałką po łbie. Ktoś z dowództwa wydał też rozkaz, że mam otrzymać najbrudniejszą robotę, jaka się nawinie, więc przydzielono mnie do kompanii czołgów i kazano usuwać błoto z gąsienic. A błota na gąsienicach czołgowych w zimie w Niemcach
Tak się nazywał kraj, gdzie mieszkały Szwaby. Było od groma i ciut. Poza tym ktoś pewnie puścił plotkę, że przynoszę pecha albo zarażam głupotą czy coś, bo nikt się do mnie nie odzywał, jeśli nie liczyć sierżantów, którzy bez ustanku darli na mnie mordę. W ciągu dnia zimno było w tych Niemcach i mokro, a w nocy zimno, mokro i ponuro. Jeszcze nigdy nie czułem się tak samotny i nieszczęśliwy. Pisałem do małego Foresta, ale listy od niego były tak krótkie, jakby on mnie zapomniał. Czasami w nocy próbowałem przyśnić sobie Jenny, ale mi nie wychodziło. Chyba ona też o mnie zapomniała. Któregoś dnia ktoś mi mówi, że będę miał pomocnika, więc żebym mu pokazał co i jak. No dobra, idę na parking czołgowy, patrzę, a tam stoi jakiś gość i gapi się na gąsienicę, do której dolepiło się z pół tony błota. Ty jesteś ten nowy? Pytam. Gość się odwraca, a ja prawie orła wywijam, bo zgadnijcie, kogo widzę. Sierżanta Kranca, starego znajomka z Wietnamu, który później stacjonował niedaleko farmy pana MacGyvera i dostarczał nam wałówkę dla świń. Od razu jednak zauważam, że sierżant Kranz już nie jest majorem, czym mi się pochwalił, kiedy go odwiedziłem w sprawie wojskowych odpadów, ani nawet sierżantem, tylko takim jak ja, zwykłym szeregowcem. Na mój widok sierżant Kranz ciężko wzdycha. O Jezu, najwyraźniej wini mnie o to, że go cofnięto z majora na szeregowca, ale nawet taki dureń jak ja wie, że chyba ciutkę przesadza. Bo było tak. Po tym, jak mieszkańcy Colville przegonili pana MacGyvera, sierżant Kranz doszedł do wniosku, że dlaczego wojsko ma oddawać swoje śmiecie za frajer, skoro może je sprzedawać wszystkim farmerom w okolicy, którzy hodują świnie. Po jakimś czasie wojacy mieli tyle forsy, że nie wiedzieli, co z nią robić, więc sierżant Kranz zaproponował, żeby zbudować nowe kasyno oficerskie. Generał uznał to za świetny pomysł i kazał sierżantowi Kranzowi nadzorować budowę. Wreszcie nadszedł dzień uroczystego otwarcia. Urządzono wielkie przyjęcie. Były muzyka, darmowe drinki, inne bajery, a pod koniec wieczoru występ stripteaserki z Australii. Podobno była nie tylko najlepszą stripteaserką w Australii, ale w ogóle najlepszą stripteaserką na świecie. W kasynie panował tak potworny tłok, że ledwo było widać, jak się kobieta striptizuje, więc generał postanowił wleźć na stół, żeby mieć lepszy widok. Okazało się jednak, że wiatraki u sufitu zamontowano jakieś pół metra niżej niż normalnie i kiedy generał wdrapał się na stół, z miejsca został oskalpowany i wyglądał jak po wizycie we wrogim plemieniu indiańskim. Wściekły był jak sto diabłów. Trzymał się za łeb, wrzeszczał, co ja powiem żonie, no i oczywiście za wszystko obwinił sierżanta Kranca. Natychmiast kazał go aresztować, a potem wysłać jak najdalej, czyli do Szwabów i przydzielić go do najbrudniejszej roboty. Kurwa, Gump! Byłem jednym z pierwszych murzynów, który zaszedł tak wysoko w wojsku, powiada sierżant Kranc. Ale ilekroć ty się pojawisz na horyzoncie, zawsze dzieje się coś złego. Mówię mu, że przykro mi z powodu tego, co się stało, ale że chyba nie ma racji, zrzucając na mnie winę za skalpujący wiatrak. Może nie, tylko że odsłużyłem w wojsku 28 lat i nagle 2 lata przed emeryturą ponownie zostaję pieprzonym szeregowcem. Ktoś musi być odpowiedzialny, tak już w wojsku jest, a przecież ja nie zawiniłem. W końcu, gdybym był tumanem, nie zaszedłbym tak wysoko, nie? Może miałeś szczęście, ja na to, ale nie powinieneś narzekać, przynajmniej długo byłeś sierżantem, a ja zawsze byłem na dnie drabiny. Może zresztą to teraz nie ma znaczenia, poza tym nawet się cieszę. Z czego? Że miałem okazję zobaczyć, jak śmigło robi skurwiela na łysą pałę. Sierżant Kranz i ja nie nudzimy się ani przez chwilkę. Dywizja ciągle jeździ na manewry, błota jest ciągle w brud, więc od rana do wieczora szorujemy czołgi, pucujemy, polewamy, spłukujemy i tak, dokoła, Wojtek. Kiedy kończymy pracę, jesteśmy tak upaprani, że inni nie chcą nas wpuścić do baraków, dopóki sami nie spłuczemy się na mrozie. Sierżant Kranz rzadko się odzywa, ale jak już mówi, to głównie o Wietnamie, skąd o dziwo, mam miłe wspomnienia. Tak,
Gump. To były dobre czasy, powiada. Prawdziwa wojna, prawdziwa walka, nie jakieś tam gówniane manewry i patrole jak tu. Mieliśmy, kurwa, czołgi, jak się patrzy, haubice, bombowce. I nieźle dawaliśmy tym żółtkom popalić. Oni też nam czasem dawali, mówię. Aha, tak to już jest, na wojnie ludzie giną. Dlatego te działania nazywa się wojennymi. Ja nikogo nie zabiłem, mówię. Co? A zresztą skąd wiesz, pyta się. Tak mi się wydaje, tylko raz czy dwa razy strzeliłem z karabinu, a wtedy celowałem w krzaki. Nie masz powodu być z siebie dumny, Gump, powiada sierżant Clance. Właściwie powinieneś się wstydzić. No a Bubba? Pytam go. Co Bubba? Jaki Bubba? On na to. Mój kumpel, ten co zginął. Tak, pamiętam, wracałeś się po niego, prawda? Pytasz, dlaczego zginął? Nie wiem, pewnie zrobił coś głupiego. Na przykład wstąpił do wojska, mówię. No i tak nam mijał czas na zdrapywaniu błota i gadaniu o Wietnamie. Sierżant Clance może nie był najciekawszym rozmówcą, ale przynajmniej miałem do kogo gębę otworzyć. Już myślałem, że do końca życia będę zasuwał przy gąsienicach, kiedy nagle zjawia się ktoś od komendanta i mówi, że komendant chce się ze mną widzieć. Sierżant Clance spłukał ze mnie błoto. No i ruszyłem do dowództwa. Czy to prawda, Gump, że grywaliście kiedyś w futbol? Pyta się mnie komendant. Tak, trochę, mówię. Opowiedzcie, kiedy i gdzie. No to mu opowiedziałem, a kiedy skończyłem, komendant zawołał: Bóg mi was zesłał. Na szczęście nie muszę już całymi dniami czyścić czołgów. Na szczęście muszę je czyścić nocami. W ciągu dnia gram teraz w futbola. Nasza drużyna nazywa się Cuzamen. Cuzamom daleko do bycia najlepszą drużyną na świecie. W zeszłym roku na 11 meczów chłopaki przerznęli 11, a w tym 3 na 3. Pod tym względem trochę mi przypominali poczciwych Saintsów z Nowego Orleanu. W każdym razie kapitanem jest taki mały, energiczny facet. Pete, który grywał w piłkę, jak chodził do szkoły średniej. No, nawet jest szybki, sprytny. Nieźle rzuca, ale kurde flaki. Gdzież mu do starego węża? Komendant oczywiście potwornie się gnębi naszymi wynikami i zmusza nas do intensywnego treningu. O, takiego, co trwa 12 godzin na dobę. Po treningu wracam na plac i pucuję czołgi do 3 nad ranem, ale nawet nie narzekam, bo przynajmniej nie mam czasu o niczym myśleć. Aha, sierżant Clance, znaczy się szeregowy Clance, został menadżerem Cuzamów. Pierwszy mecz, w którym biorę udział, rozgrywamy przeciw kompanii ogrzewczej z jednostki w Hamburgu. W drużynie przeciwnika grają same brudne, wredne typasy, które gryzą, drapią, no i rzucają przekleństwa, ale radzę sobie z nimi bez problemu i kończymy wynikiem 45-0. Również następne 3 mecze wygrywamy i po raz pierwszy Cuzamy mają na swoim koncie więcej wygranych niż przegranych. Komendant cieszy się jak suchotnik na widok deszczu i z tej radości ku zdumieniu wszystkich daje nam dzień wolny w niedzielę, byśmy mogli pójść sobie do miasta. Ładna to była mieścina, pełna starych budynków, wąskich, brukowanych uliczek, śmiesznych gargulców na rynnach. Wszyscy dokoła szwargocili po niemiecku, więc żaden z nas nic nie kapował. Jedyne słowo, jakie ja znałem w tym języku, to ja. Oczywiście chłopaki od razu znaleźli jakąś piwiarnię i wkrótce żłopali piwo z wielkich kufrów roznoszonych przez kelnerki w ludowych dzieckach. Tak przyjemnie było siedzieć wśród cywilów, nawet jeśli się ich nie rozumiało, że ja też zamówiłem sobie piwo. Siedzieliśmy w piwiarni kilka dobrych godzin i pewnie zachowywaliśmy się trochę hałaśliwie, bo z drugiego końca sali świdrowała nas grupa Szwabów. A co jakiś czas któryś coś do nas wykrzykiwał, na przykład Affenarsch i Scheißkopf, ale ponieważ myśmy nie znali tych słów, to nie zwracaliśmy na nich uwagi.
A w pewnej chwili jeden z Tuzanów poklepał po tyłku kelnerkę. Chociaż ona nie zapiszczała ani nic, Szwaby, ten z drugiego końca sali, mocno się wpieniły, dwóch podeszło do naszego stolika i zaczęło szwargocić na całe gardło. Dukans, Mirmal, powiada pierwszy. He? Pyta nasz skrzydłowy Mongo. Szwab jeszcze raz powtarza to samo. Biedny Mongo, który ma ze 3 metry wzrostu, siedzi ze ślą miną i nic nie kapuje. A wreszcie jeden z naszych, który liznął parę słów po szwabsku, mówi do Monga: nie wiem, co on gada, ale chyba nic miłego. Więc Mongo podnosi się i staje twarzą w twarz ze Szwabem. Słuchaj, koleś, mówi do niego, przestań pieprzyć i zjeżdżaj stąd. Szwabowi bynajmniej to nie było w głowie. Szajs! Co on gada? Pyta Mongo. Chyba powiedział gówno, mówi nasz poliglot. No to się Mongo wkurzył, chwycił Szwaba za poły i siup, cizł go przez okno. Migiem zlecieli się koleżki wyrzuconego, no i rozpętała się najnormalniejsza bijatyka. Kuksańce, szturchańce, gryzienie, wrzaski. Kelnerki piszczały, krzesła latały w powietrzu. Przypomniały mi się dobre, dawne czasy w rozbieranym barze Wandy w Nowym Orleanie. Jakiś typ szykował się zdzielić mnie butelką po łbie, kiedy poczułem, jak ktoś chwyta mnie za rękę i ciągnie do tyłu. Była to jedna z kelnerek. Nie wiem dlaczego, ale uparła się, że wyprowadzi mnie na zewnątrz. Tak też zrobiła, wskazała mi drogę przez zaplecze i po chwili oboje byliśmy na ulicy. Usłyszałem w oddali wycie policyjnych syren i pomyślałem sobie, kurde, Forest, zwiewaj, bo inaczej znów wylądujesz w pierdlu. Kelnerka prowadzi mnie boczną uliczką w przeciwną stronę niż piwiarnia. Jest bardzo sympatyczna i ma na imię Gretchen. Ja nie mówiłem po szwabsku. Gretchen właściwie nie mówiła po mojemu, ale jakoś się dogadywaliśmy na migi, na uśmiechy. Czasem ja kiwałem głową i mówiłem ja. Czasem ona próbowała coś dukać. W każdym razie szliśmy przed siebie, aż wyszliśmy z wioski i doszli na takie ładne wzgórze. Dokoła kwitły małe, żółte kwiatki. W oddali widać było zaśnieżone szczyty. A w dole zieloną dolinkę z domkami. O, wielkości pudełku zapałek. Gdzieś hen-hen ktoś jodłował. W pewnym momencie Gretchen dźga mnie paluchem i pyta, jak się nazywam, więc mówię jej, że Forrest Gump. Ja... Forrest Gump, ona na to, o ładnie. Po jakimś czasie usiedliśmy na ślicznej łące i zaczęliśmy podziwiać widoki. Niedaleko pasły się owce, po drugiej stronie doliny słońce powoli opadało za Alpy, w dole płynął strumyk, a woda migotała w blasku popołudniowych promieni. Było tak pięknie i spokojnie, że nigdzie nie chciałem się ruszać. Z każdą minutą Gretchen i ja coraz lepiej się porozumiewamy. Gretchen tłumaczy mi, że pochodzi z Niemiec Wschodnich. Wschodnie Niemcy są w posiadaniu Rusków, którzy wybudowali tam taki wielki mur, żeby nikt nie mógł się wydostać na zewnątrz. Ale Gretchen jakoś udało się uciec. Od 5 lat pracuje jako kelnerka i ma nadzieję, że któregoś dnia zdoła wyciągnąć na zachód swoją rodzinę, bo tu na zachodzie nikt nikogo nie odgradza murem. Próbowałem opowiedzieć Gretchen o sobie, ale nie wiem, czy cokolwiek zrozumiała. Nie szkodzi. Tak i tak coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. W pewnej chwili Gretchen wzięła mnie za rękę i uścisnęła ją, a potem położyła głowę na moim ramieniu i tak sobie siedzieliśmy, patrząc, jak słońce znika za górami. W ciągu następnych kilku miesięcy rozegraliśmy od groma meczów. Graliśmy z marynarzami, z lotnikami, ale najczęściej z normalnymi wojakami. Kiedy mecz odbywał się niedaleko naszej jednostki, zapraszałem Gretchen, żeby przyszła i mi kibicowała. Nie umiała się pokabować, co się dzieje na boisku i głównie wołała: o, ach, ach, ale mnie to nie przeszkadzało. Po prostu lubiłem, jak była blisko. Zresztą
Chyba dobrze, że nie mówiliśmy tym samym językiem. No, gdyby tak było, Gretchen szybko by się połapała, jak i ze mnie głupek i więcej nie chciałaby się ze mną zadawać. A któregoś dnia poszłem do miasta. Idziemy sobie razem ulicą, ja i Gretchen, a ja jej mówię, że chcę kupić prezent dla małego Foresta. Ona na to, że chętnie pomoże mi coś wybrać. Odwiedzamy jeden sklep, drugi. Gretchen pokazuje mi różne zabawki, ołowiane żołnierzyki i drewniane traktory, więc jej tłumaczę, że mały Forest nie jest aż tak mały. Wreszcie znajduje coś, co mu się powinno podobać. Jest to tuba wielka, lśniąca, metalowa, taka, na jakiej grają w soboty w szwabskich piwiarniach. Ach, Forest, mówi Gretchen, ona bardzo droga. Ja wiedzieć, że szeregowy nie zarabiać to na pieniędzy. Cena nie gra roli, ja na to. Widzisz, Gretchen, mało czasu spędzam z synem, boję się, że mnie zapomni, a jak mu będę dawał ładne prezenty, to może będzie mnie pamiętał. Och, Forest, ty źle myśleć. Mały Forest na pewno woleć 2-3 lista tygodniowo, na pewno woleć lista niż tuba. Może, mówię, ale nie jestem zbyt dobry w pisaniu. Niby wiem, co chcę powiedzieć, a zupełnie nie umiem powiedzieć tego na papierze. Lepiej dogaduję się ustnie. Rozumiesz, co mam na myśli? Ja, Forest, ja. Ona na to, ale ta tuba kosztować $800. Trudno, oszczędzałem. Więc wziąłem i kupiłem dzieciakowi tubę. Można nawet powiedzieć, że dostałem rabat, bo sklepikarz nie policzył ani grosza za list, który doczepiłem do prezentu. Właściwie nie był to żaden list, tylko parę słów, że tęsknię i że niedługo wrócę do domu. Okazało się, że z tym ostatnim znów naugałem. Pod koniec sezonu piłkarskiego Cuzamy mają 10 meczów wygranych, 3 przegrane i startują w ogólnowojskowych mistrzostwach, które się odbędą w Berlinie. Sierżant Kranz chodzi cały przejęty. No i mówi, że jeśli wygramy jeszcze ten jeden raz, to na pewno zwolnią nas z szorowania czołgów. Ale ja wcale nie jestem taki przekonany. No dobra, wreszcie zbliża się wielki dzień. Poprzedniego wieczoru wybrałem się do miasta, żeby zobaczyć się z Gretchen. Kiedy weszłem do piwiarni, akurat roznosiła gościom kufle z piwem, ale na mój widok zrobiła sobie krótką przerwę, usiadła przy moim stoliku i wzięła mnie za rękę. Cieszyć mnie twój widok, Forest. Powiada, brakować mi. Mnie ciebie też, ja na to. Może jutro iść razem na majówka, co? Pyta, ja mieć duży dzień wolny od praca. Chciałbym, mówię, ale jutro gramy mecz. A może miałabyś mi ochotę pokibicować w Berlinie? Berlin? Ona na to, Berlin daleko. Wiem, mówię, ale wojsko zamówiło autobus, żeby przewieźć kilka żon, trochę sprzętów, no i w ogóle mógłbym spytać, czy nie znalazłoby się jeszcze jedno miejsce. Ach, Gretchen, na to wy i wasz futbol, nic go nie rozumieć, ale jak ty chcieć, Forest, to ja pojechać. I tak oboje wybraliśmy się do Berlina. Ogólnowojskowe mistrzostwa rozgrywaliśmy na wielkim boisku koło muru berlińskiego. Za przeciwników mieliśmy facetów z sekcji wywiadowczej 3. Dywizji Pancernej, magów z Wiesbaden. Kurde, no bystre to były chłopaki. Nic dziwnego, do wywiadu głupich nie biorą. Byliśmy więksi i szybsi, ale wywiadowcy górowali sprytem. Najpierw zastosowali zagrywkę o nazwie Statua Wolności. No nikt z naszych w życiu takiej na oczy nie widział, więc bez problemu zdobyli punkty przez przyłożenie. Potem stosują zagrywkę Chwytaj na oślep i wkrótce wynik jest 14-0. Dla nich, rzecz jasna. Nasi, zwłaszcza sierżant Kranz, mają minę nieszczęśliwą jak grubas na diecie. A w drugiej połowie meczu magi z Wiesbaden wprowadzają w błąd naszą obronę i robią takie zamieszanie, że cofamy się prawie do linii pola punktowego. W dodatku nasz kopacz potłukł sobie kolano i jest wyłączony z gry. Robimy młyn i się naradzamy. Cholera, kto będzie kopał? Pyta się ktoś. A
co się na mnie gapicie? Mówię, ale to nic nie pomaga, bo dalej się gapią. Nigdy jeszcze nie wykopywałem piłki. Nie szkodzi, Gump, stwierdza jeden z Cuzamów. Dostajemy po dupie, potrzebny będzie kozioł ofiarny. Jeżeli ktoś ma oberwać od komendanta, równie dobrze możesz to być ty. Wszyscy i tak cię ciągle opieprzają. Niby racja, pomyślałem sobie. Biegnę z powrotem pod pole punktowe, rozgrywający posyła mi piłkę, ale wywiadowcy wykonują sprytny numer. Tuż przed naszą linią obrony zapadają się pod ziemię, jak duchy wyłaniają się za mną. Już chciałem kopnąć piłkę, ale myślę sobie, nie, jeszcze nie, Forest. Przydałoby ci się trochę więcej miejsca, więc zacząłem ganiać w kółko. Ganiam i ganiam. O, problem w tym, że pod własną bramką pewnie ze 100 yardów pokonałem, tyle że nie w kierunku pola przeciwnika. No wreszcie znalazłem skrawek wolnej przestrzeni i zanim Magi z Wiesbaden mnie dopadły, z całej siły kopłem piłkę. Stałem i gapiłem się jak szybuję do nieba. Wszyscy zadarli łby i się gapili, a piłka poleciała tak wysoko, że prawie znikła nam z oczu. Potem chłopaki mi mówili, że jeszcze nigdy w życiu nie widzieli takiego kopa. Ale to było potem. Na razie piłka poszybowała nad murem berlińskim i spadła gdzieś po drugiej stronie. Kurde flaki, ale pasztet. Wszyscy łypią na mnie, gniewnie tykają mnie paluchami, cholerują, przeklinają i ogólnie zachowują się nieładnie. No dobra, Gump, powiada wreszcie któryś z graczy. Musisz ją przynieść z powrotem. Mam się wdrapać na mur? Pytam, a jak inaczej się tam dostaniesz? On na to. No, racja. Paru chłopaków mnie podsadziło i zanim się obejrzałem, byłem po drugiej stronie. Rozglądam się i... psia krew. Dookoła pełno wieżyczek, a w nich wschodnio-szwabskich żołnierzy. Każdy trzyma w łapie karabin maszynowy, ale... No dobra, pędzę przed siebie, mija Micha, oni nic, stoją, gapią się i nic. Pewnie mieli rozkaz strzelać do uciekinierów ze wschodu, a tu nagle jakiś wariat sadzi w przeciwnym kierunku. Nagle zdałem sobie sprawę ze straszliwego ryku, jakby darło się ze 100 000 gąb. W dodatku hałas pochodził stamtąd, gdzie na mój rozum wylądowała kopnięta przeze mnie piłka. Kurde, ale naważyłem piwa. Okazało się, że po drugiej stronie muru, znaczy się po wschodnio-szwabskiej, odbywały się finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Z różnych krajów zjechały się tłumy widzów. Do końca meczu między Niemcami Wschodnimi a Ruskimi zostały 2 minuty. No, trzeba wam wiedzieć, że ludzie w Europie bardzo serio podchodzą do takich rzeczy jak piłka nożna. Kiedy dotarłem na stadion, nie bardzo umiałem się pokapować, co się dzieje, ale ogólnie nie działo się dobrze, a było tak. Akurat wtedy, kiedy ja kopłem naszą piłkę, Niemcy mieli kopnąć swoją, strzelić ruską gola i zdobyć nad nimi przewagę. Piłkarz szwabski zrobił piękny dribbling przez boisko i był tuż przed ruską bramką, kiedy nagle zobaczył przed sobą drugą piłkę. Trochę mu się w głowie pokićkało i zamiast kopnąć swoją, kopuł moją. W dodatku prosto do bramki przeciwnika. Szwaby oszalały z radości, no bo strzeliły gola i wygrały mecz, ale po chwili sędzia ogłosił, że gol się nie liczy, bo nie ta piłka, co trzeba, wylądowała w ruskiej bramce, a potem rozległ się gwizdek i mecz zakończył się remisem. Najpierw szwaby się zdziwiły, potem zaczęły protestować, a kiedy weszłem na boisko i poprosiłem o zwrot mojej piłki, na stadionie wybuchła istna pandemonia. Ludzie zbiegali z trybun i wrzeszczeli na mnie: Du Schwanzengeist, Sisse, Scheißkopf, i inne takie rzeczy, które zdaje się wcale nie były miłe. Ja nie wiem, jakby się kto inny zachował na moim miejscu, gdyby zobaczył 100 000 wkurzonych szwabskich kibiców, którzy pędzą w jego stronę, ale nie zastanawiałem się nad tym, tylko czym prędzej zrobiłem w tył zwrot. Pognałem tą samą trasą, znów minęłem żołnierzy w wieżyczkach i tym razem oddali do mnie parę strzałów, ale chyba tylko dla przyzwoitości, żebym nie myślał, że mnie olewają. Zacząłem gramolić się na mur, kiedy pojawił się rozwścieczony tłum. Na widok tylu tysięcy zawziętych gąb wartownicy kompletnie zbaranieli, nie wiedzieli, co robić, do kogo strzelać, no i nie robili nic.
Byłem prawie po drugiej stronie muru, kiedy ktoś chwycił mnie za nogawek spodni, ale trzymałem się mocno i nie dawałem się ściągnąć, więc mi ściągnął same portki. Zaskoczyłem na drugą stronę, a za mną kilku napalonych kibiców ze wschodu i dawaj ganiać mnie po naszym trawniku. Potem następni przeleźli przez mur i jeszcze następni. I tak mnie wszyscy chcieli dopaść, że zaczęli ten mur rozwalać. I wkrótce było jasne, że nic z niego nie zostanie. Kurde, ale musiałem im zaleźć za skórę. Nasi gracze stoją bez ruchu, oczy mają w słup, szczęki opadnięte. Ja ganiam i ganiam w samej koszulce i kalesonach. Kiedy przebiegam koło komendanta, ten krzyczy za mną: Gamp, ty idioto! Ostrzegano mnie przed tobą. Coś ty najlepszego narobił. Czy wiesz, że wywołałeś międzynarodowy incydent? Może, ale nie miałem czasu się nad tym zastanawiać. Minęłem sierżanta Kranca, który był cały fioletowy na pysku, walił się pięścią po kolanie i wrzeszczał coś o tym, że do usranej śmierci będziemy zdrapywać błoto z czołgów. A potem nagle zauważyłem na trybunach Gretchen. Pomachała, żebym do niej przyszedł, więc biegłem na trybuny. Gretchen wzięła mnie za rękę i zaciągła na ulicę. Nie wiem, co ty był zrobić, Forrest, ale ludzie burzyć mur. Po raz pierwszy od 30 lat Niemcy nie być podzielone. Ja może znów zobaczyć rodzinę. Ja przez jakiś czas ukrywaliśmy się w zaułku, potem Gretchen zabrała mnie do domu swoich znajomych. Trochę się dziwnie czułem ze względu na brak portków, ale znajomi Gretchen nie patrzyli, jak jestem ubrany, patrzyli z podnieceniem w telepudło, gdzie pokazywano, jak Niemcy ze wschodu rozwalają mur, tańczą na ulicach i w ogóle tak się cieszyli, tak obściskiwali i całowali, że chyba zapomnieli już o mnie i o tym, że nie wygrali mistrzostw. Gretchen i ja po raz pierwszy spędziliśmy ze sobą noc i o dziwo nawet nie miałem potem żadnych wyrzutów na sumieniu. Spodziewałem się, że Jenny mi się ukaże i kiedy szłem korytarzem do ubikacji, wydawało mi się, że mnie obserwuje. Nie wiem, czy to była prawda, czy nie, bo ja jej nie widziałem. Nazajutrz wróciliśmy ciuchcią do Ugomugatuga, czy jak się tam zwała mieścina, w której Gretchen mieszkała, a ja stacjonowałem.